Panie burmistrzu, w podsumowaniu tego tygodnia zadam panu 9 pytań skierowanych od naszych mieszkańców. Pierwsze z nich. Co jest powodem niedziałania świateł przy głównej ulicy Wojska Polskiego oraz obok kościoła? Czy to jakaś awaria? Jest tak już od paru dni. Na obydwu ulicach rzeczywiście mieliśmy awarię, ale zostały już usunięte. Także ulica Wojska Polskiego zaczęła już działać w poniedziałek, natomiast ulica Długa, czyli całość tej nowej inwestycji, dopiero we wtorek i pozostała część we środę. Ale dzisiaj te światła działają. Rzeczywiście była to awaria, uszkodzenie kabla. Niestety wykonawcy drogi na ulicy Wojska Polskiego ją poprawiają, no i przy okazji tam naruszyli izolację kabla, no ale już został ten fragment tam zmufowany i póki co działa wszystko poprawnie. Drugie pytanie. Czy gmina podejmuje partnerską współpracę ze Zbąszyniem? Jeśli tak, to w jakich zakresach? Mamy podpisany oficjalny dokument o współpracy z gminą Zbąszyń. Jest to jedna z czterech gmin, z jakimi mamy podpisane te akty partnerstwa. Natomiast współpraca na szczeblu urzędu to sprowadza się tylko właśnie do tej takiej współpracy między urzędnikami. Natomiast ten dokument pozwala na rozszerzanie tej współpracy na różne organizacje, stowarzyszenia działające na terenie naszej gminy. I rzeczywiście niektóre stowarzyszenia mają tą współpracę, chociażby seniorzy i wzajemnie się spotykają i uzupełniają swoje informacje i też razem się dobrze czują w swoim towarzystwie. Natomiast urzędowo to się sprowadza do konsultowania inwestycji, takich, które mogłyby wpływać też na sąsiada, również konsultacji odnośnie stawek podatku i tak dalej, żeby były porównywalne między naszymi gminami. Natomiast nie ma czegoś takiego jak urzędowe wypełnianie tej współpracy, nie wiem, wymuszanie na ludziach, żeby ze sobą współpracowali. Są to tu mile widziane oddolne inicjatywy, które będą się wpisywały właśnie w ten dokument, jaki mamy zawarty z gminą Zbąszyń, z naszym najbliższym sąsiadem. Trzecie pytanie. Ostatnio kino letnie cieszyło się wśród mieszkańców dużą popularnością. Może czas na to, aby ZOK uruchomił regularne kino? Nie ma takiej możliwości, ponieważ mamy chociażby kino za rogiem w Chlastawie i obserwujemy, że są to pojedyncze osoby, które korzystają. Podobnie było w Zbąszynku, dlatego brak frekwencji spowodował właśnie zakończenie tej działalności, zamknięcie kina. Natomiast samo kino jest i od czasu do czasu właśnie takie wyświetlanie filmów, ale takie dłuższe, czyli po ileś filmów w ciągu jednego dnia będzie się odbywało i tak to będzie realizowane. Natomiast kina takiego, nie wiem, działającego cyklicznie czy systematycznie co tydzień, to raczej nie przewidujemy ze względu na brak frekwencji. Nie mamy możliwości pozyskiwania filmów, tak powiem, w tym pierwszym obrocie. Nie? Czyli filmy, które do nas poprzednio docierały i obecnie byłoby tak samo w ramach dystrybucji, no to już byłyby, że tak powiem, mocno zgrane i na ogół większość naszych mieszkańców już wtedy, czy w multikinie, czy w innych, po prostu już dany film obejrzała i u nas po prostu nie było frekwencji. Czwarte pytanie. Panie burmistrzu, przy ulicy Małej w Zbąszynku rosną drzewa, które jak widać często były łatane betonem. Czy nie lepiej byłoby nasadzić na ich miejscu nowe drzewa, by poprawić estetykę miasta? Wiosną efekt może okazać się wspaniały. Taki pomysł już był wcześniej. Przymierzamy się, być może tak zrobimy, ale póki co jeszcze dajemy szansę tym drzewom, które rosną. Ale obserwujemy to i wiemy, że one już się zbliżają do kresu swojej żywotności i w najbliższym czasie trzeba będzie je wymienić na nowe. Piąte pytanie. Panie burmistrzu, jak już pan zapowiadał, odbyło się spotkanie odnośnie oceny wykonania przebudowy ulicy Wojska Polskiego. Czy mógłby pan poinformować o wysuniętych wnioskach ze spotkania? Czy na przykład nierówno położony asfalt na około 30-metrowym odcinku przed sklepem pana Łochowicza będzie poprawiony? Po tym odbiorze w ostatni wtorek, czyli w zeszłym tygodniu we wtorek, który się odbył, był to wstępny odbiór. W zasadzie było ponad 3 strony uwag, to jest kilkadziesiąt uwag. Obecnie firma jest na etapie poprawiania tych zauważonych usterek, niedociągnięć. Stąd też powtarzam jeszcze raz apel, jeżeli ktoś jeszcze coś widzi tego, to proszę zgłaszać do nas, bo taka możliwość jeszcze będzie, ponieważ odbędzie się wtórny odbiór. Natomiast co do nawierzchni i tej chropowatości tej nawierzchni, rzeczywiście jest ona wyczuwalna, natomiast zlecone pomiary
W wyniku tych pomiarów firma, która wykonuje te pomiary, profesjonalna, stwierdziła, że drgania są, czy te nierówności, ale one mieszczą się w normie, dlatego to z nawierzchnią asfaltową niestety już nic nie będzie robione. Szóste pytanie. Czy miasto jest gotowe na opady śniegu? Chodzi mi o służby porządkowe i odśnieżarki. Tak, mamy podpisane stosowne umowy, zresztą jak od już kilku lat dwie firmy, które zajmują się utrzymaniem czystości na terenie miasta, znaczy jedna miasta i całej gminy. Jedna, która zajmuje się drogami, a druga, która zajmuje się chodnikami. Jesteśmy przygotowani, natomiast to wcale nie eliminuje tego, że nie będzie jakiegoś zaskoczenia, ponieważ no, pogoda jest na tyle kapryśna, że my nie mamy całodobowych dyżurów, nie stać na zapłacenie za dyżury. U nas te służby działają, czy są uruchamiane na telefon, czyli jeżeli pracownik urzędu odpowiedzialny za utrzymanie właśnie te zimowe zauważy, czy mamy gdzieś jakieś tam informacje z naszych mediów, że będzie mróz, będzie śnieg, to wtedy są uczulane te służby i są przygotowane do tego typu działań, czyli walki tam nie wiem, z gołoledzią czy ze śniegiem. Siódme pytanie. Jaka dekoracja przewidziana jest na nasze rondo na okres świąteczny? Mamy tam tą zasadzoną choinkę i przede wszystkim będzie ozdobiona ta choinka. Natomiast czy jeszcze takie oświetlenie na tych dwóch słupach się pojawi świąteczne? I to jest wszystko, co na tym, czyli oświetlenie choinki i tych lamp parkowych, które są właśnie wewnątrz ronda. Także te będą oświetlone. No i oczywiście wokół ronda, no to tradycyjnie wzdłuż Wojska Polskiego pójdą te takie no, świecące firanki, zostaną zawieszone. Także takie ozdoby świąteczne są przewidywane. Ósme pytanie. Panie burmistrzu, czy osoby bezdomne lub biedniejsze rodziny będą mogły ubiegać się o świąteczne świadczenia z MOPS? Czy muszą wypełnić wniosek? Zawsze takie świadczenia odbywają się na podstawie wniosku, złożonego wniosku, gdyż to pozwala ocenić, czy dana rodzina jak gdyby jest w tym przedziale ekonomicznym, gdzie to taka ta pomoc jest udzielana. I to niezależnie od świątecznej czy nieświątecznej, w każdej porze roku takie wnioski mogą być składane, jeżeli dana rodzina uważa, że no, potrzebuje takiej pomocy i wtedy taka pomoc jest udzielana. Dziewiąte, ostatnie pytanie. Co chciałby pan dostać na święta? No, przeważnie jest tak, że to ja jestem tym świętym Mikołajem, który przygotowuje prezenty. Nie zastanawiałem się nad tym, ale na pewno fajnym takim prezentem, jeżeli ktoś by chciał być świętym Mikołajem względem mnie, to byłby, nie wiem, ufundowanie mi dziudziuła. Dziękuję bardzo za wyczerpujące odpowiedzi. No, dziękuję bardzo, miłego dnia.